Witam was, moi drodzy, serdecznie z tej strony Yuken, a przed wami już 20 odcinek z Farming Simulatora 22 z pierwszej serii, w której zaczynam swoją przygodę z farmingiem. Fajnie, witają was również moje sarenki na farmie. Dziś, moi drodzy, będziemy zajmowali się kurczakami, ponieważ są nam potrzebne jajka. Chciałbym, aby ten proces produkcji, który jest w tych różnych tutaj fabrykach, nie mówię akurat, bo tutaj widzicie przed oczami mleczarnie. W mleczarni jajka nam nie są potrzebne, ale w innych fabrykach jak najbardziej tak. Krówki nakarmione, ta metoda, którą sobie wybrałem, czyli te trzy obory bez tego robota, wydaje mi się no lepszą opcją, bo tutaj mam takiego robota i po prostu on produkuje jednocześnie do wszystkich trzech. Oczywiście to jedzonko trzeba tam dowieźć, ale wydaje mi się to szybszą metodą. Mam być szczery. Nic tu więcej, wiele nie zmieniałem. W poprzednim odcinku zrobiliśmy, moi drodzy, zakupy. Czyli kupiłem też różne wiaty, sprzęty, które sobie stoją pod wiatami. Tutaj w międzyczasie poza odcinkiem zaorałem pole i... no mnie wrony wyjadają, kurczę. I posadziłem burak cukrowy. Jedno jest nawiezione gnojówką, drugie obornikiem. Znaczy to jest chyba obornikiem, jak dobrze pamiętam. Więc jak widzicie, teksturą i kolorem to się troszkę różni. Między sobą będą sobie rosły tutaj buraki cukrowe, bo chcę przetestować to, co mówiłem w poprzednim odcinku, żeby po pierwsze, bo cukrownię mamy pustą, więc tu będziemy test robili, ile tych buraków nam wyjdzie, a jednocześnie chcę zrobić test, czy pracownik będzie, jak się zatrzyma, czy faktycznie do tej przyczepy mi te buraki załaduje. Ostatnio miałem złą przyczepę i buraków tam ładować nie mogłem. Tutaj natomiast posiałem pszenicę, moi drodzy. Nie żeby mi na niej jakoś specjalnie zależało, ale też będzie ona potrzebna do tej cukierni, do produkcji chleba. Piekarnie właściwie, tutaj mamy chyba piekarnię, która jest nieczynna. Tutaj sobie gdzieś piekarnia stoi, to jest chyba to. Tak, piekarnia i tutaj będzie chleb się produkował, zobaczymy. Ale to będziemy testowali w następnych odcinkach. Więc tyle jeśli chodzi o zmiany. No tutaj jakoś zakamuflowałem te pozostałości, chociaż jak widać antena nadal niestety wisi, no ale przyjmijmy, że są drzewa, tak jej aż nie widać, a tutaj sobie wiszą. No nie da się tego już usunąć. Podjąłem decyzję, że jednak w tym miejscu, tylko nie wiem jak tutaj jest zrównaniem terenu, no troszkę chyba za wysoko zrobiłem, ale no jest w miarę wygładzone, więc już nie będziemy się tym terenem tutaj bawili. A, jeszcze jedna rzecz, widzowie. Na koncie, jak widzicie, po tych wszystkich wydatkach z tych 12 milionów zrobiło nam się 3,5 miliona. Mamy czerwiec, więc teoretycznie mógłbym sprzedać meble i znowu by było super cacy, pewnie koło 7 milionów, ale stwierdziłem, że w tym roku kalendarzowym nie będę sprzedawał mebli. Wezmę sobie wyzwanie i muszę rok przetrwać na tej kasie, którą mam, bez sprzedaży mebli, tym bardziej, że na mleku też myślę, że da się fajnie zarobić. Sprzedamy w przyszłym roku meble. Tak sobie po prostu stwierdziłem. Jeśli chodzi o kurczaki, to moi drodzy, będę tutaj mocno, ale to mocno się uczył, bo też nie wiem, czym te kurczaki mamy karmić. Nie wiem, jaką tutaj wybrać, jakie miejsce. Na pewno przy głównej drodze nie będę dawał kurczaków. Powiem wam tak, zostawię sobie tutaj taki margines błędu, żeby w razie czego jakieś fabryki wybudować. Na zasadzie może właśnie tą piekarnię tu przeniesiemy. Zobaczymy. To się zobaczy w praktyce, ale myślę, że już sobie mogę to jakoś tam zaznaczyć. Tak mniej więcej, żeby plus minus było oznaczone, jakiego mam się trzymać terenu. To już tam teraz nie musi być równo. No i tutaj bym chciał też tak jakoś mniej więcej się odnieść do tych naszych krówek. Czyli zobaczymy. Taki jakiś tutaj sobie przyjmiemy szkic. Zobaczymy, jakie są wielkie te do kurczaków. No tutaj szkoda. No tego nie będziemy już, myślę, wyburzali, bo jak tak dalej pójdzie, to wszystkie budynki będę wyburzał. Chociaż nie wiadomo, co mi do głowy strzeli. Jak stwierdzę, że ten teren jest mi, słuchajcie, do czegoś potrzebny, to może i powyburzam. Tutaj na pewno jest prawdziwa rzeczka. Widać, że rzeczka płynie, więc tą rzeczkę jak najbardziej chciałbym zostawić. Jakoś się nią zająć tutaj. Tą rzeczkę dalej puścić, tak jak ona była, chociaż nie wiadomo, gdzie ona się zaczyna. Aha, tutaj się... No to ją troszeczkę tam, wiecie, troszeczkę rzeczka skręci. Będę chciał właśnie na przykładzie też tych pól, które tu widzimy, bo one są jakieś takie dziwne, takie małe. I będę chciał sprawdzić, moi drodzy, czy jeżeli ja bym to fajnie zaorał, to jestem w stanie stworzyć jedno duże pole, na przykład takie całkowicie wielkie pole,
na którym wtedy pracownik by mi to kosił. Czy będzie kosił, no to właśnie sprawdzimy też w jednym z następnych odcinków. Jestem ciekaw, bo widziałem takie narzędzie jest, w którym można tworzyć nowe pola, czyli jakby powiększyć, ale pytanie, czy to zostanie przez farminga jakoś zaklasyfikowane w ten sposób. Zobaczmy, co my tu mamy. Najdroższe. Tu mamy taki kurnik na 500. No całkiem wizualnie spoko. Tu ma jakiś do dostarczenia pewnie karmy, więc pewnie samo by się karmiło. Ale tu już mamy kurnik na 5000. O, moi drodzy, to ten kurnik mi chyba ostatnio... ale on jest tak olbrzymi, że to nie będzie takie proste. No nie chciałbym na pewno tutaj... Wiecie co, tej gnojówki już bym nie chciał przesuwać. Czekajcie, jak my to tutaj mamy? Tu już mam tak to zaplanowane, że... Tej gnojówki też bym nie chciał przesuwać, bo ta rzeczka... Jeszcze nie chciałbym tej gnojówki stąd usuwać. Już dalej nie ma jej gdzie przesuwać, bo tu już są pola. Tutaj tą rzeczkę mówię. Chciałbym ją się zająć, żeby była. Tu może jakiś fajny mostek zrobimy, także... Raczej nie chciałbym tej gnojówki przesuwać, ewentualnie jeżeli już, to bliżej i tak w tą stronę, żeby rzeczkę puścić. Więc ewentualnie w najgorszym wypadku możemy te kurniki... jeszcze troszkę do tej strony przesunąć. Ale czy taki na 5000 kur? 5000, no to ten 300 to raczej nie. Bo chodzi oczywiście, żeby było dużo jajek. No tutaj ewentualnie jest na 2000. I ten mi się wydaje, powiem wam szczerze, jakby nie patrzę na cenę w tej chwili, ale tak jakby takiego tu postawić, to myślę, że byłoby całkiem gites, całkiem spoko, bo nie jest on... No bo innych nie widzę. 360 to nie chciałbym, wiadomo. Chciałbym, żeby kury miały też warunki, więc albo mamy do dyspozycji ten na 5000, który jest tak olbrzymi, że raczej go tutaj bym nie wstawiał. Szczególnie, że tu nam może trochę plany popsuć. Nie wiem, co to tam jest za wjazd. Zukosa to raczej bym go nie chciał dawać. I za duży. No nie zmieścimy się. Na 500, no niby fajny kurnik, bo jest wybieg na zewnątrz. No chyba, że jeden kurnik zrobimy, żeby było widać kury na zewnątrz. Może widzowie zrobimy tak. Jeden na zasadzie, żeby kury na zewnątrz było widać właśnie tutaj. I tu byśmy go sobie postawili właśnie przy tej drodze, by kurki były widoczne. A dalej? A, tu by się jeszcze może jeden zmieścił. Dajcie. A tu co jest? Tu jest jakiś odbiór, tak? Widzicie, czekajcie, moi drodzy. No może, tylko tutaj tak, no i tak chcę przesunąć troszkę to od obornika, więc ewentualnie mogłoby tak być. Też chodzi o to, żeby to wizualnie jakoś, ten obornik, jeżeli przesuniemy, to powinno być git. Czy ten kurnik, no jakby go troszeczkę, jak zwykle cały weekend. Wiecie co, jakby, bo to jakby chodzi bardziej wizualna rzecz, żeby te kury sobie po prostu biegały. Teoretycznie tutaj może być mniej miejsca, bo dużo go nie potrzebujemy, więc ten kurnik śmiało może być... O, nawet tutaj by mógł tak się zaczynać. Oko, euro, spoko. Dobra. Wiecie co? I tego tak, to wtedy ten obornik troszkę też przesuniemy tam i będzie git. Nie będzie problemu z dojazdem. Myślę, że tak by było, tylko żeby to było w miarę równo, bo chciałbym, żeby ten płot jakoś tak... Nie wiem, taki wjazd myślę, że tu wystarczy spokojnie. Tu. O, ko. Okej. No i jeden wtedy możemy sobie taki olbrzymiasty dać, albo nawet dwa. Kurczę, ile tych kur, kto za to zapłaci. No to co, to wtedy te kurniki dać tu? No teoretycznie by można, no ale to już tak naprawdę w praktyce to jest, powiem wam szczerze, bez różnicy, a ja bym wolał równo jednak. Czekajcie. Tak, ja wiem, że ja czasem kombinuję, ja to doskonale wiem. Kombinuję jak pijany koń pod górkę. Ile my tu tego miejsca do odbioru tych palet? No myślę, że tak sobie troszkę zostawimy. Więc w tym momencie to jest nam niepotrzebne na razie, tymczasowo. Tutaj może troszkę szerzej bym zrobił, faktycznie. Żeby nam czasem gdzieś tam miejsca nie zabrakło. No i tu będzie wyjazd. On nie musi być jakiś super szeroki.
Myślę, że tak. Będzie całkiem gites. No dobrze. Dobrze, no to powiedzmy, że coś mamy. No to jeżeli takie opcje byśmy zakładali, no to może tak. Zobaczymy, co ja tu wymyślę. Jeszcze tutaj trochę jest tego terenu do wykorzystania. Zaraz pewnie wpadnę na jakiś głupi pomysł. I będziecie tego świadkami. Nie wiem, na ile ten dojazd nam jest tu potrzebny, ale ja myślę, że no to po prostu dojazd tutaj stąd. No to wtedy można, ale to zobaczymy, co tam z tyłu się zrobi. Tu jest dojazd, no i tutaj też jest dojazd. O, zobaczcie, przy tej gnojówce. Zresztą gnojówkę i tak zawsze gdzieś tam możemy troszkę przesunąć. Zobaczymy, na razie może nam w ogóle jeden zbiornik wystarczy. I tak się zastanawiam, no bo też wizualnie to jest całkiem spoko i te kurki by sobie biegały, ale myślę, że jeden kurnik taki olbrzymiasty też by nie zaszkodził i ten mi się całkiem podoba, ten żółty. Wydaje mi się, bo ja tu źle patrzę, kury, na razie kury. No, mamy krowy, mamy kury, później będą następne zwierzątka. Słuchajcie, no bo to już ustaliliśmy, że no tego nie ma opcji tu wstawić na te 5000. To lepiej wstawić 2 razy 3000, nie? Tak? Nie, na 2000, sorry. Na 2000, no to może 3 wstawimy. O, zobaczmy, widzowie, moi drodzy. Tu tam właściwie przejazdu być nie musi. To nawet niepotrzebnie to zamalowałem. Raz. I znowu tutaj oczywiście szkoda, że nie można... 2. O. Drzewo będzie trzeba usunąć, spokojnie. Albo dobra, od razu to... Zobaczmy przy okazji, jak to wygląda. Jakieś auto, dobra, ja tu blokuję. Czekajcie, wyglądałoby to tak. O, podoba mi się, podoba. Chociaż wiecie co? Jeśli to jest na ileś tam kur, bo to takie jakieś jest dziwne wizualnie. To znaczy ja rozumiem, że... Mam inny pomysł, widzowie. Teraz padłem na inny pomysł. Czekajcie, czy ja tu mam włączone... Usuwanie drzew? Nie mam chyba. Chyba nie mam tego... A mam, że ukryj. Dobra, no pomogę sobie modem, chociaż ja zawsze jestem jakby tego przeciwnikiem, ale jak wiecie, nikt mi nie będzie wygadywał, widzowie, że drzewa usuwam, bo jak wiecie, ja zawsze te drzewa sadzę, zresztą nie wiem, czy wam pokazywałem, ale u krówek bardzo dużo drzew posadziłem, widzowie, bardzo dużo. Jest tyle drzew u krów posadzone, że... No dobra. To jeszcze może ten zyndzel usuniemy? Zaraz wyjdzie, że ten budynek będę usuwał. Tak się to skończy, widzowie. Coś czuję, że tak się skończy, że usunę. Zobaczcie, żeby nie było. Zobaczcie, ile ładnych drzew krówkom posadziłem, żeby mogły tu krówki się... Takie też nie za duże. I z tego, co zauważyłem, to one jedzą tą trawę i ta trawa później jest tak jakby skoszona. O, tutaj akurat mi coś nie wyszło. Nie czepiajmy się. Ta trawa, one jedzą tą trawę, no wiadomo, krowy jedzą trawę, ale potem widać, że w niektórych momentach tak jakby krowy koszą tą trawę. I wiecie, co wymyśliłem? Że może taki kurnik tutaj bym też postawił zamiast tego żółtego, a ten żółty wepchnął... Ten żółty wepchnął tam kąt. Zobaczymy. Mam inny zupełnie zamysł. Dlatego ja nigdy niczego nie planuję, to wychodzi na spontanie. Dobra, to my tu wybudowaliśmy, widzowie. Tutaj krowy nam... Krowy już nas nie interesują. Kury. Na 500 kur. To jest ten? Nie. Tak, to jest ten. Aha, tylko znowu dobrze by było teren wykształtować, znaczy wymalować. Żebym wiedział, że to jest równo. Ja mam gdzieś taki zmysł projektowy i jak sami widzicie, kurczę... Zawsze się uprę i muszę mieć to jakoś fajnie, w miarę równo te budynki porozmieszczane. No dobra, tu wiemy, o co chodzi. Tutaj nie wiem, czy po prostu nie damy trawy. I zobaczcie, moi drodzy, zwierzęta, kury na pień... Nie, krowy nie, co? Mnie te krowy się ciągle tu włączają. Na 500 i wtedy tu bym zrobił identyczny kurnik. Tylko tak, jeśli tu nie chcemy przejazdu, to tak naprawdę my możemy te kurniki... Bo tam zostawimy sobie trochę tego marginesu i tam może drzewa posadzimy. I tu zostawię sobie miejsce i teraz zobaczcie, jeszcze jedno bym dał tu. Znaczy jeszcze jeden. Chyba wszystko nam pasuje, no tutaj nam nie przeszkadza. I teraz pytanie za 100 punktów. Czy jeden taki nam by tutaj się jeszcze zmieścił?
jeden olbrzymiasty. No teoretycznie, słuchajcie, czy my tutaj z drugiej strony coś mamy? Nie, z drugiej strony chyba nic nie ma. Bo tu jest coś z terenem. Tu jest coś z terenem. Wtedy blisko tego. Nawet on by mógł sobie być właściwie bez. Jeżeli damy tak. Chyba, że damy w ogóle. Nie, to tak to w ogóle nie. No trochę mi tu nie pasuje, bo nie chciałbym z tej rzeczki rezygnować, powiem szczerze. Ale jeden bym mimo wszystko postawił ten kurnik. Wiecie co? Dobra, na próbę. Zostawmy te, co mamy. Tu już nam żaden nie wejdzie raczej. Ale możemy sprawdzić. Testowo? Nie. Tu już odpada. No chyba, że taki jeszcze jeden i będziemy mieli po 2,5 tysiąca kur. No taki jeszcze by tu w miarę wszedł. Jakby go tak dać blisko. Ale nie, bo nie, ja tam postanowiłem, że rzeczka będzie. Dobra. Zostawmy sobie na razie cztery kurniki. Słuchajcie, malowanie, trawa. Bo oczywiście chcę to naprawić, co popsułem. Czyli tak, tu założymy, że też będzie trawa. Dobra. Spoko, to tu będzie, tu może być zawsze, słuchajcie, jakieś miejsce na ewentualną gnojówkę jeszcze. Czy cokolwiek tam może być jeszcze tutaj potrzebne, to tu myślę, że to miejsce na gnojówkę byłoby całkiem spoko. Jakbym chciał przesunąć, to zawsze mogę tą gnojówkę tutaj dać. Bo tu bym chciał na pewno tą rzeczkę zostawić. Dobra. Czyli mamy gites i czy tam jest podjazd potrzebny? No, wszystko wskazuje na to, że pewnie jakiś podjazd tu będzie potrzebny. Nie wiem, coś tam się pewnie będzie wiozło, więc zróbmy to tak i myślę, że tutaj dobrze. I tu dotąd. Jeszcze coś bym wstawił. A może tu bym wstawił, kurczę, jakiś taki taki nie za duży, to jest na 300 kur. Ja wiem, czy taki mały kurnik bym tu wstawiał. No niby można by, ale to tak jakoś tak licho wygląda. Dobra. Nie chcę kombinować. I teraz będzie tak. W ogóle jestem ciekaw, czym te kury będziemy karmić, nie? Więc tu też się będę uczył. Nie mam na ten temat pojęcia. Tu będzie trzeba pokarm przywieźć, czyli przypuszczam, że ten pokarm kupimy, bo raczej własnego pokarmu nie mamy. A wiecie co, że nawet te kurniki są mniejsze, ale to wygląda. Jakby ja chciałem, żeby to też wyglądało. Więc według mnie jest spoko. Tu coś jest krzywo. Według mnie, widzowie, jest spoko. Tu zawsze możemy z tej drogi zrezygnować i rzeczkę trochę przesunąć, nie? Jakbym się uparł mocno. Ale to będziemy myśleć w następnym odcinku. Tutaj trochę będziemy równać. Najwyżej taką mocną skarpę zrobimy i będzie taka rzeczka, wiecie. Ale to projektowe rzeczy, to zastanowię się jeszcze, czy tu jeden kurnik. Dobra. Czyli tak. Teraz pytanie, gdzie te, jak te kury kupić? To tutaj pewnie trzeba zajrzeć. Dobra. No chyba kupimy od razu duże kury, nie, widzowie? Chyba kupimy koguta, nie wiem, z jednego może? Ile my tu mamy? 500 kur. O kurde, ale czy teraz pytanie, czy mi kasy starczy? Zaraz się okaże, że będę musiał kredyt brać. Teraz się wkopałem, widzowie. To tak, może zróbmy tak. W jednym kurniku damy same kury, żeby one się nam nie rozmnażały. Może tak będzie najlepiej. Chociaż ciekawe to jest z krowami, nie? Że krowy się rozmnażają, a byka nie ma. Bo tutaj jest kogut, no. Więc jakby damy jednego, słuchajcie, ogiera. Zrobimy, widzowie, tak. Damy jednego koguta na wszystkie kury. Będzie miał co robić, chłop. Także będzie miał co robić. A tak to damy chyba te kury już, które tu 19. Dobrze. Czyli jednego koguta, reszta kury. Dobra. Ja może będę chodził. Dobra, czy wiemy, po co nam tutaj jest. Czyli tutaj pieszo się chodzi, czyli tutaj jakby w tą stronę będzie szybciej. Tu się pieszo chodzi, więc nawet nie patrzę, słuchajcie, ile. A, 3000. Łe, to 3000 to jeszcze nie jest jakiś tam wielki wydatek. Pewnie na karmę wydamy więcej. No jestem ciekaw z tymi. Ej, nie. Jakie sprzedaj wstecz. Tu. Ja chcę kupić, a nie sprzedać. Cyk. Kurde, powiem wam to, ile ja tych kur będę mieć? 500 w kurniku, tak? Czyli 2,5 tysiąca. Ale dobrze, słuchajcie, tak by nie. Wiadomo, że jest ten kurnik na, tak jak patrzyliśmy, jest ten kurnik na 3000 czy na 5000 kur, ale kurczę mi to wizualnie jakoś. Ja, wiecie,
Nie chcę 20 kogutów. Czemu mi 20 kogutów sugeruje? Jednego. Jednego gagatka, słuchajcie. Chcę. Dobra. Generalnie po prostu ja nie chcę jakby tylko budynków takich na masówkę, bo wiadomo, że bardziej by się opłacał budynek, gdzie tych kur jest 5000, tak? Ale no mi po prostu, widzowie, chodzi głównie o to, żeby to też wyglądało, ta farma ma wyglądać, więc no jeżeli tutaj no jest różnica, tak? No bo 5000 czy 2000, a 500, no to jest... nie, jakie sprzedaj? Czemu mi się znowu sprzedaj robi? To jest różnica ogromna, ale kurczę, no ja jednak bym chciał, żeby ta farma jakoś wyglądała, żeby to było takie w miarę realistyczne. No a tak te kury pewnie będą sobie fajnie biegały i tak jak z krowami, że wiecie, no jednak zrobiłem miejsce, gdzie to pastwisko dałem, no bo jakoś tak fajnie wyglądają te krówki na zewnątrz, nie? Tak, to jest takie też realistyczne i to taki jest jakby też fajny chów, że nasze zwierzątka mają jakieś warunki, a nie tylko siedzą, kurczę, w tych halach. Wiadomo, że to jest tylko farming symulator, no ale no wczuwamy się, jakbyśmy to jednak robili realistycznie. To czekajcie, mam 4 kurniki, tak? No miał 2000, no to jestem ciekaw, ile wydam na jedzenie. Wychodzi, że mamy 4 kurniki. Ja byłem przekonany, że więcej, że jeden więcej, że było 5. Dobra, ale kurczę, kasy coś, mam nadzieję, że nam kasy nie ubywa. Saldo 2800, no ubywa kasy, ubywa. Ciekawy jestem, czy na tą przyczepę będziemy mogli to jedzenie załadować w ogóle, bo ten TMR to chyba nie będzie do karmienia kur. Teraz się może ośmieszę, ale... bo tak by było najoptymalniej. W tym budynku, gdzie się pasza produkuje, słuchajcie, mamy już na fulla tej paszy zrobionej i tak by było najlepiej, no ale domyślam się, że kury nie jedzą tego samego, co... O, już biegają kury. Już biegają, widzowie. Aha, czyli mamy jednak 4, ale powiem wam, że to wygląda. To naprawdę ładnie wygląda. W sumie też nie pomyślałem, bo te kurniki mogłyby jeszcze bliżej tu być i wtedy tu jakąś fabrykę by się i tak wybudowało. Kurniki mogły być bliżej i wtedy nie byłoby problemu jednego więcej tam wstawić. Ale zostawmy. Niech to nie będzie też tak wszystko napchane. Zostawmy. Dobrze. To teraz tak. O, dobrze, niech się zapisze, żeby nam czasem coś nie uciekło. Nie wiem, czy tu w zarządzaniu zwierzętami się sprawdzi coś. Pasza, pojemność całkowita. A, pasza energetyczna. Czyli tu są... Dobrze, no to rozumiem, że na razie tą paszę będzie trzeba, słuchajcie, w sklepie kupić. Jak się domyślam, widzowie, drodzy moi, się domyślam, że... Palety chyba nie. O ja. Czemu deski, jak ja deski sprzedaję? Tutaj jakieś rzeczy, ma płatki zbożowe. Aha, to ja bym sprzedawał. Ser żółty, czekolada, no dobra. A to ja nie będę kupować, bo to ja bym... O, jaja. Dobrze, to już wiemy, ile płacą za jaja. Okej. Okay. Co tu? Bo tu może pościągałem jakieś mody i... Teraz jest zadanie moje. No bo pasza mineralna była tam, a tu były jakieś inne rzeczy. Pasza do kurczaków. Pasza do kurczaków, czyli taka. Tylko jak... To jest 1000 litrów. To za dużo to nie jest. Okej, okay, czyli pasza dla kurczaków, to będzie raczej to. Nic innego tu nie widzę, reszta to są drzewa. Czyli albo paleta, to jest 1000, a paleta Big Bag. Nawóz, ziarna, wapno. Karma dla świń. Tu jest tylko dla świń, tu nie ma nic. Dla kurczaków. Znaczy wiem, że ziarna pewnie też jedzą, ale
tam pszenicę, no bo to bez problemu powinny jeść, zawsze dziubały różne ziarna. Pasza dla kurczaków, o, 1000 litrów to jest tańsze chyba, tylko jakbyśmy mieli kurczę to załadować. Chyba wezmę na palecie, widzowie, bo ja nie widzę wielkiej różnicy, więc chyba wezmę to na palecie jednak, żeby sobie autoloadem załadować. Tutaj to. To teraz pytanie, ile ja mam tego zamówić? Osiem sztuk. To może kilka razy po 8, co? I już będziemy mieli zapas. No gdzieś to będę musiał trzymać. Tylko też jestem ciekaw, czy to się samo tam będzie ładowało, czy ja to jakąś muszę mieć maszynę. Dobra, bo już kasy wydajemy dużo, ale mam nadzieję, że mi się to załaduje na tego mojego manika. Najwyżej coś tam znowu zostanie. Dobra, wystarczy. Wystarczy, bo pierwsze co, to trzeba je nakarmić, żeby nie były głodne. Dobra. Gdzie my mamy manika? Tutaj gdzieś stał. Dlatego kupiłem drugiego manika, jak widzicie, moi drodzy, żeby nie było jakiegoś problemu, że tamten man sobie jeden jest do mebli, a ten jest taki bardziej do tutaj zwierzątek, do ważenia właśnie palet. Kurczę, ładnie te mleczarnie to wszystko wygląda. Mimo, że są takie same, ale te lampy, to wszystko, no jakoś... O, i tu teren już jest w miarę wyrównany. Tu już jest w miarę spoko z tym terenem. No tu jeszcze na końcówce też. Do poprawy. Tak dalej pójdzie, to całe miasto będzie do mnie należało. O kurde, ile ja tego nakupowałem. Trochę chyba przesadziłem. Czy to mi się załaduje, widzowie, teraz jest pytanie. Nie chcę ładować, więc... Dobra, tutaj tak, Zetka. Zbiorniki na cieszę. To były chyba palety Big Bag, czy nie? Ja robię B. Nie. Palet, ponadwymiarowe palety euro. To było chyba to. Dobra, ponadwymiarowe palety euro. To wiecie, czasem wam nie będzie chciał ładować, musicie ten, musicie jakby wybrać, nie? Co, wszystko już? Jeszcze nie? Jeszcze chyba coś może załadować, co? Dobra, nie zabiorę się ze wszystkim jednak na dwa kursy. Ale będą kurczaki miały jedzenia. Jary, jakie to ciężkie. 29 tysięcy litrów. No właśnie, bo ja nie czytałem, ile litrów jest na palecie. Ale na pewno jest z 1500, no bo mamy... A nie, mniej palet mamy. Dobra. Bo te są jakby większe palety. Czekajcie, to gdzie my tu musimy... Ja się teraz zastanawiam, jak to będzie działać, czy jak ja mam to zrobić, żeby to mi się rozładowało. Mam to po prostu... Ale wszystkiego nie chcę też rozładowywać w jednym miejscu. A, jest, bierze, dobra. Dobra, dobra, dobra. Bo się bałem, że po prostu, bo nie chciałbym wszystkiego rozładowywać, to z jednej strony mu damy. Nie wiem, ile tych litrów tym kurom tego jedzenia dawać, jak to... Takie, teraz to naprawdę będę musiał mocno, widzę, o tu mi nie weźmie pewnie, a weźmie też, dobra. Wiecie, ja się w ogóle zastanawiam, jak ja będę musiał to teraz pilnować, bo co, jakby... Spieszanie czasu będzie kłopotliwe, widzowie. Bo będę, wiecie, przyspieszanie czasu to nie jest takie hop-siup, nie? Bo będę musiał teraz pilnować, żeby raz w miesiącu na pewno zauważyłem, czy raz w miesiącu w tym czasie, tak? Jak nawet przyspieszacie czas, to nie możecie zapomnieć, kurczę, żeby raz w miesiącu nakarmić krówki. Tutaj już widzę, jest coś nie ryn. Moi drodzy, i mi się to bardzo, bardzo nie podoba, więc już to trzeba naprawić. Raz w miesiącu trzeba krowy nakarmić, raz w miesiącu trzeba... Będzie prawdopodobnie kury też nakarmić, także... Bo tutaj nam się coś... ochrzaniło.
Tutaj też było coś pochrzanione, także... Wolał to wszystko jakoś fajnie zrównać, a tutaj, o, tutaj będzie tak, to tutaj, to tu to zróbmy może tak. O. Tyk. Powinno być git. No, będziemy mieli fajne miejsce dla naszych kurek, które... O, już to lepiej wygląda. Elegancko. Jak mówię, to się pewnie tak skończy, że ten budynek, słuchajcie, obok i tak poburzę, bo to i tak jakby jest mój teren i coś tu wybuduję, nie? No nie wiem, ja to jestem taki szkodnik, ale tu na pewno ta rzeczka mi się podoba i ją, tą rzeczkę będę chciał zostawić, nie? Tego jestem pewien. Jestem też ciekaw, no bo tutaj, chociaż powiem wam szczerze, nie chciałbym kupować lawety takiej olbrzymiej, którą się słabo kręci. Chyba czasem wolę jednak dwa kursy więcej tym manikiem zrobić, bo też przyczepy też bym nie chciał do manika. To by było, zobaczcie, tu mam w sumie trzy kursy na to, co zakupiłem, jeszcze jeden kurs. Ale już wolałbym, jak już miałbym tak jedzenie dostarczać, to wolałbym w ten sposób, chyba że jest jeszcze jeden pomysł, że kupimy lawetę, którą dużą ilość tego jedzenia zabierzemy po to, żeby trzymać to jedzenie w jakimś silosie. Bo to też nie byłoby głupie, widzowie, postawić sobie gdzieś tu silos, nawet tu na końcówce. Zobaczymy, jak to bym zrobił, żeby to tak będzie brało. Chyba nie. To nie byłoby głupie i jednym transportem przywieźć bardzo dużo żarcia do silosu, a potem już z silosu pewnie bym jako proszek to woził. Oj, tak mi nie będzie brało. Widzicie? Muszę zmienić pewnie w ten sposób i będzie działało. Albo i nie. To ciekawe, czemu mi tak nie chce brać. Tam mi brało. Tam w tą samą stronę podjechać? To jest ciekawe. Nie chcę próbować rozładu i tutaj, bo potem będę musiał się szarpać z tymi. No ciekawe, widzowie, tam brało, a tutaj nie chcę brać. O co chodzi? Co, te kury głodne będą? Zobaczcie, nic mi tu mi nic nie bierze, a to jest dokładnie ten sam budynek. Czekajcie, zobaczmy z innymi. No tu raczej nie dostarczałem jedzenia, żeby było pełno. Zobaczmy, jak podjedziemy. A nie, no czekajcie. Pomyliłem budynki, co? Nie. Tu? No i tu bierze. Tu bierze, a tu nie chce brać. Jak to jest? Słuchajcie, ten farming jest czasami dziwny, nie? Zobaczcie, tu nie chce brać jedzenia. Tym jednym. Czy tu może ja inaczej dostarczałem to jedzenie, ale wydaje mi się, że od tych dwóch pierwszych zaczynałem. Tu trochę, żeby za dużo też nie miały. I zobaczymy, ile to jest procentowo tego jedzenia. Bo tam jeszcze z tyłu mamy to jedno. Dobra, starczy, starczy, starczy. Ej, ładnie to wygląda teraz, widzowie. Podoba mi się. Ale czy u kur raczej nie będę, słuchajcie, sadził drzew. Od razu wam mówię. O, i tu też bierze. U kur raczej drzew nie będę chciał sadzić, zostawimy im taki wybieg, jak mają. Tak jak u krówek drzewa jakieś tam posadziłem, zobaczcie, krówki sobie ładnie leżą, to fajnie wygląda, jest trawa. A tu kury niech mają same po prostu, samą trawę. Drzew nie będziemy sadzić, także spoko. To ciekaw jestem, czemu to jedno mi nie bierze. Czy tam kur nie ma? Ja czy się, ale jakby nie było kur, to przecież jedzenie też by wzięło. Czekajcie, co się gdzieś w ogóle tutaj teraz... Praw, zakliknijmy na kurnik. Zwierzęta 500, pokarm 0 litrów. No jest 0 litrów, bo 32 tysiące, ale jedno, co mi się nie podoba, że nie można tak jakby zarządzać tym budynkiem, nie? Tak jak są inne tam fabryki czy coś, możecie zarządzać, a tutaj nie.
pokarm. Jest jakby napisane ogólnie, ile mają pokarmu, ale też nie jest napisane, jaka pojemność. I z tego, co widzę, podstawowa żywność, pasza białkowa, pasza energetyczna. Jeszcze nie mamy paszy energetycznej. Ja tutaj też nie dostarczyłem wszystkiego. Czyli wychodzi na to, że jeszcze jedną paszę musiałbym kupić. Ale ciekaw jestem, co by się stało, jakbym z TMR-em tu podjechał. Temat do sprawdzenia. Zobaczymy w następnym odcinku, jak będziemy pewnie jajka sprzedawali. Na pewno następny odcinek to będzie również dostarczenie tego tych buraków cukrowych do cukrowni i zobaczymy, czy pracownik to ogarnie. W międzyczasie ogarnę też sobie jakiś silos na jakiś silos sobie, słuchajcie, moi drodzy, ogarnę, żeby no, z nim przechowywać czy to jedzenie dla naszych kur, czy to właśnie te zboże. No i pewnie młyn zbożowy będę musiał. O, właśnie, będę musiał młyn zbożowy wybudować. Po to, żeby no, robić mąkę i żeby wiadomo, no była mąka i z tej mąki później chleb, tak? No bo my to chcemy wszystko, widzowie, jakoś robić tak, żeby miało ręce i nogi. Jestem ciekaw, czemu tu jest zero i nie chcę brać. Zobacz, ty tam bierze wszędzie, a te same kury mam. Aha. To się coś tu, kurde. No i co? No i nic. Zobaczcie, widzowie, nic się nie dzieje. Coś tu się zbugowało, nie? Zobaczcie, poprzednich bierze bez problemu, a tu nie chcę brać. I teraz jestem ciekaw, co to jest ta pasza energetyczna, bo w sklepie nic takiego, słuchajcie, nie widziałem. Ale sprawdźmy. Sprawdźmy. Może w pakiety trzeba wejść. Zwierzęta, pasza. To chyba w paszy. Nie no, w paszy to są sprzęty. Sprzęty nas... To jest pasza mineralna, a tam się nazywało pasza energetyczna. No to... Dla koni. Bele służące jako pasza dla zwierząt, ale no nie jest napisane jaka, nie? No, z kukurydzy to takie jest, wiecie, to nie jest dla mnie takie oczywiste, nie? Bela z kiszonki. Jest tylko w taki sposób. To jest tylko dla krów. No tu jest dla krów. No czyli ten wstecz, zwierzęta. No to mamy sprzęty. To nie. Pszenica. A, świeża pszenica do karmienia kur. No to może to jest to. Słuchajcie. To może tą pszenicę muszę kupić. Widzicie? Pszenica. Tak jak myślałem. Tylko nie wiem, czy taką paletę mi tutaj zabierze, bo to nie jest... to nie jest, słuchajcie, takie oczywiste, czyli pszenica. Albo ziarna? No ale ziarna? No ziarna to raczej dla kur powinny być, nie, widzowie? Ewidentnie powinny być ziarna. Za dużo tego tutaj jest i sałata, oliwa, mleko, ziarna. No to tylko te ziarna mi przychodzą do głowy. No bo nie ma nic takiego jak pasza energetyczna. Jest pasza dla kurczaków, no to kupiliśmy właśnie. Granulat buraczany do bydła. Śruta zbożowa. Dla koni, dla świń, pasza mineralna, no to nie, no bo to już było, to nie jest energetyczna raczej.
Nie wiem, no te ziarna mi się wydaje, że. Będę to, słuchajcie, ogarniał jeszcze. No nie ma nic tu więcej. Tylko ciekaw jestem, słuchajcie, dlaczego ja w jednym tutaj nie mogę właśnie dostarczyć i otwórz bramę? Gdzie tu jest jakaś brama? A, że to, no i co? Że teraz mam dostarczać, no ale wtedy tu przez zamkniętą przecież dostarczałem. Jakby to jest w ogóle ciekawe. O nie, no tu jest pokarm. Tu nie ma pokarmu. Ale czemu to nie bierze tutaj? Halo? Już się wspomożemy, widzowie, bo tu trochę się naszkodziło. Słuchajcie, czemu mi to nie chce brać? Dobra, odgarnę. Dojdę do tego gdzieś poza odcinkiem, widzowie, bo coś tu jest mocno nie ryn. Także w następnym odcinku zobaczymy, czy te kurki nam coś. No muszę się wspomóc, słuchajcie, tutaj tym modem z super siłą, bo już w tej chwili tym, co się tu stało, to nie byłbym w stanie tego naprawić. Więc no niestety musicie wybaczyć takie jakieś nierealistyczne rzeczy, ale jak jest błąd w farmingu, to ja się nie chcę z tym szczypać. To wiecie co, to zrobimy tak. W następnym odcinku zobaczymy, ile będzie jajek i prawdopodobnie uda mi się też. Teraz bym chciał to w ogóle zamknąć. Nie mogę zamknąć. Bo chciałbym, słuchajcie, w następnym odcinku z pewnością. No i zobaczcie, się zawiesił. Chciałbym w następnym odcinku, moi drodzy, zobaczyć, jak tam te produkty typu jajka i inne, więc będzie nam mąka potrzebna. Więc w następnym odcinku z pewnością będziemy zbierali zboże, które na mąkę przerobimy w naszej własnej, oczywiście, jakimś tam młynie zbożowym. Więc też będziemy budowali. Jeszcze nie wiem, gdzie ten młyn wybudujemy, gdzie tu w ogóle może być miejsce. No nie wiem, czy tu bym chciał takie rzeczy jak młyn zbożowy. Z tej strony bym mógł sobie być, jeśli też z tego młyna zbożowego byśmy byli w stanie, nie wiem, przy okazji też jakieś ziarna dać kurom, bo przypuszczam, że możemy, no to zobaczymy. Jeżeli tak by to było, to byśmy tak karmili zwierzęta, ale tu nam się coś zlagowało. Ja przypuszczam, że niestety będę musiał. Widzicie, będę musiał grę. Kurczę, zresetować i na nowo włączyć, bo coś tutaj już raczej tego nie naprawimy w inny sposób. Nie wiem, czy od tej strony da się coś zrobić? Nie, bo wszystko kurczę polagowało. Tu jedynie możemy jedno wyciągnąć. Polagowało nam się strasznie, także niepotrzebnie, słuchajcie, to otworzyłem, nie? Coś mnie tknęło, żeby to. Zamknij bramę, o! No i nie można zamknąć bramy, widzowie. No można, dobra, zamknąłem bramę. Jest, udało się naprawić, ok. Coś się udało naprawić, widzowie, przy czym nie mogę chwycić tych palet teraz. Dobra, ja to sobie tu, słuchajcie, ogarnę. Dojdę do tego, dlaczego ta jedna. Nie wiem, czy jest coś tu źle zbudowane, czy jest za wysoko, za nisko, bo nie wiem, czy wy wiecie, ale jest coś takiego, że jak czasem teren równacie i gdzieś wam się za wysoko coś zrobi, to niestety. Jest coś takiego, że na przykład mleka mi nie chciało brać, nie? Także to też musicie się niejako z tym liczyć. Tu się naprawdę coś zlagowało. Widzicie, nie można ani podnieść, ani rzucić, ani nic. Jest coś takiego, że jak na przykład teren. Zresztą możemy sprawdzić testowo, widzowie, bo porównajmy sobie. Czy tu. O, właśnie, widzicie, tu jest znacznie niżej. Tu jest wyżej i. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby powodem. Słuchajcie, powodem tego, że nam nie bierze tego jedzenia, to jest w ogóle dla mnie absurdalne, nie? Było to, że tutaj jest. I zobaczcie, wcale się nie zdziwię. Ja to troszeczkę tu obniżę i zaraz nam zacznie brać. Słuchajcie, nawet tak możemy. Widzicie? Zobaczcie. No. Także niestety, widzowie, no niestety, są czasem rzeczy, na które się fizjologom nie śniły i sami widzicie, no.
Także musimy zrobić wyrównanie terenu jakoś, nie wiem. Tutaj ten teren, żeby był jednak wyrównany z tym. I widzicie? Jest nagle dobrze. Nagle zaczyna brać. Jak pasza nie jest przyjmowana? Co ty do mnie rozmawiasz? Czyli znowu za wysoko zrobiłem. Dobra. Czyli widzicie? To jest odpowiedź. To jest odpowiedź, moi drodzy. Zrównałem teren, już za wysoko jest i... Już jest za wysoko i dlatego nie bierze. A teraz jak to zrównamy ładnie... Powinno brać, chyba że mamy na fulla już, nie wiem ile tu jest... Ile tu jest tego jedzenia w tym... Pokarm 11 tysięcy litrów. No to chyba nie, nie? No to chyba... No. Dziwnie to działa, słuchajcie. Naprawdę. Naprawdę, widzowie, dziwne to jest. Dobra, wyciągniemy już tą paletę. Tej nie wyciągniemy chyba, bo... A może... A dobra, bo to jest pusta. I teraz bym chciał otworzyć znowu tą bramę. Kurde. Widzicie? Jaja. No baguje się czasem. No czasem ten farming jest wkurzający. No ale to już są rzeczy, na które my wpływu nie mamy, więc ja nie będę o takie pierdoły się denerwował. Także nakarmione krówki, chciałem powiedzieć. Nakarmione kurki mamy. Otwórz bramę. O. Nakarmiliśmy je, widzowie. No i nie bierze. Co? Może mamy za dużo już? Tu jest 11 tysięcy. A tu ile jest? Tu jest 32 tysiące. No to jeszcze powinno przecież brać. Gdzie zlagowało się coś, kurde, i taka robota. Nie będę teraz dybał. Dlaczego tak? Tu w ogóle nie wiem, co to jest. Paleta? Pasza mineralna. No to tego mi nie weźmie. Nie wiem, co ta pasza mineralna tu robi. Dobra, moi drodzy, no to właściwie tyle w tym odcinku. Będziemy w następnym działali dalej z rozwojem farmy. Ja tu pewnie jakieś rzeczy jeszcze poupiększam. Poza odcinkiem oczywiście podowożę tutaj jedzenia, żeby kury miały co jeść. A my się widzimy w następnym. Także bardzo mi miło będzie, drogi widzu, jeśli zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. No i trzymaj się, cześć!